Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj gratis od widza Fresso Sampu Premium, czyli najwyższe loty. Zapach. No tutaj jeżeli chodzi o Fresso, musi być fenomenalnie, bo wiadomo, znamy, firma znana z reguły jest z zapachów samochodowych, odświeżaczy. Mega przyjemny. Mega taki, kurczę, spokojny, ale co on mi przypomina? Nie wiem, ale bardzo fajny, taki łagodny. Taki, no jak czuję, jakby był taki naturalny. Wybacz za te szumy, ale niestety wieje dzisiaj. Bardzo fajny. Zobaczymy, jak będzie podczas mycia, bo zapach jest mega łagodny. Może być tak, że podczas mycia będzie nawet niewyczuwalny. Tu mam napisane 35 ml na 10 litrów wody. W ogóle nie czytałem o tym szamponie. Nic, kompletnie. To, co mam tutaj na naklejeczce. Tak będę działał. No, oczywiście film surowy, bo mam go bardzo mało, więc w sumie to nie będzie, można powiedzieć, test, a taka bardziej prezentacja. 35 ml. Pstryk. No i tutaj zostało go jeszcze na jedno mycie. Może na jedno. A teraz sprawdzimy, ile tu jeszcze zostało. Poczekaj. Tak, jeszcze jedno mycie. Świetnie. Dwa mycie. To dobrze. Dobrze wiedzieć. Sobie jeszcze może go zimą sprawdzę. Może powstanie drugi film właśnie. Jak zimą się... A, jeszcze jedna rzecz. Wszystko teraz kwestia jeszcze testu pH, jakie ma. To też jest ważne. To musimy sprawdzić. Jakie ma pH? Właśnie, kurczę, tak zacząłem się bawić. A nie wiemy. Zaraz weźmiemy i zbadamy. Spokojnie, damy radę. Wlewam pstryk. Zobaczymy, co nam ten najpierw pokaże. Ten nam pokazuje, że ma 9,1. 9, 9. Ten pokazuje 9 pH. Dobra. Wyłączam skurczybyka. A ten nam pokazuje, że ma 7,35. Tamten, kurczę, coś ostatnio szwankuje. Czyli okolice 8,7. Czyli neutralnie. Wow, ale wieje, tak jak mówiłem. Tak, 7 pH. Zaraz wrzucę jeszcze tamten. Jeszcze raz. Sprawdzę tym. Ten coś ostatnio mi się, kurczę, jak przy... Ma tak, że jak się nieraz zawiesi na jakimś, kurczę, pH. O, 8,5 teraz mi pokazuje. Jakby tak dłużej pomieszać. 8,6. No liczmy, że w okolicach 8. Tamten pokazywał 7,20 coś. 20 z hakiem. Dobra. Przelewam z powrotem do butelki. Ok. To tam, żeby wypłukać. Nakrętka. Będzie jeszcze jedno używanie zimą. Sobie go zostawię. Teraz tak. Będę... Chwilę to potrwa, słuchaj, niestety. Będę chciał sobie wypłukać dokładnie. A później tak jeszcze IPą pojadę. Będę musiał skalibrować sobie w ogóle ten miernik. Dobra, to na razie tu odłożę, żeby nie było, żeby nam nie przeszkadzało. To co, lecimy. Klasyczne nalewanko. Mam nadzieję, że nie chlapnęło na GoPro, bo dostałem wodą po twarzy. Tu mamy 10 litrów. No zobaczymy. Zimna woda oczywiście. Co tam, dziewczynki? Cześć, łabuziary, zawsze mi towarzyszą. Och, ty. No już. Poczekaj, bo nalewam wodę. Ile mamy? O tak, wystarczy. No dobrze. No już, mordeczko, no już, kochana jesteś. No idź. Tak, resztę uzupełnię myjką. Okej, idę teraz jeszcze po myjkę. Albo nie, wiaderka przeniosę tu. Słuchaj, a myjką tam uderzę. Oczywiście zaraz wezmę od razu to, bo tu mam przygotowany Neoxal. W zależności od pogody dzisiaj jest w miarę... Raczej chłodno. Fajna pogoda, bo nie ma żarówki.
delikatnie zachmurzone, od czasu do czasu pojawi się słoneczko, więc jest nieźle, więc tutaj mam 50 ml na 900 ml wody. Dobra, startujemy. Piana nie jest jakaś obfita, słuchaj. Wzburzę. Stryk. I zakładam pianownicę, bo nie wiem, jak szybko przysycha produkt. A ja nie lubię, jak mi coś przyschnie na aucie. Zresztą nikt nie lubi. No to co? Lecimy, nie? Co do piany, słuchaj, no szału nie ma. Szału nie ma, ale jeszcze mało wody widzę. Czyli powrót, wielki powrót. Mało wody. Czyli jeszcze wrócimy. Dobra. Piana nie jest jakaś znakomita. Zapachu teraz nie wyczuję, bo strasznie wieje, więc on się będzie ulatniając znikał szybciutko, ale zapach przyjemny, z butli naprawdę przyjemny, taki naturalny, nienachalny, taki delikatny, bardziej w stronę chyba świeżego. Może i poczytam, kurczę, co to za zapach wykombinowali. No dobra, standardowo. O, rękawica od CarPro, tak jak widzisz. No zobaczmy. Fajnie. No ładnie, fajnie, fajnie, przyjemnie. Zapach no ulatnia się, taki delikatny, jak z butelki, taki teraz. Dosyć przyjemny zapach. Okej. Pojedziemy jeszcze po słupku. Już widzę, że nie zaburza hydro. No nie. Okej. I piętro niżej. Nie, no fajnie, naprawdę rewelacja. Myślę, że spokojnie może dać klasycznie 30 ml na 10 litrów wody. Także szamponik teraz ogarnę. O, na pewno słyszę szum, przepraszam, bo wieje. Szamponik pokazuje wiosną, dokładnie czerwiec u mnie jest. A, dzień matki dzisiaj. Matki, dzień mamy, przepraszam, matka. Oj, dziadzia. Dzień mamy dzisiaj. Także następne podejście spróbuję zimą zobaczyć, jak takie mocne zabrudzenia, jak będzie zbierał, bo teraz to co ten auto w sumie prawie 2 tygodnie nie myte ze względu na pogodę i nie miałem kiedy. Słuchaj, poślizg bardzo fajny, naprawdę. Fantastyczna sprawa. Zapach tak ulatnia się, rewelacyjny, taki delikatny. Co to jest? Fantastyczne jakieś perfumy. Naprawdę fajnie, super. Super, to z zapachem naprawdę rewelacja. Nienachalny, łagodny, przyjemny. Zobacz, co się dzieje. Ta piana nie jest może jakaś kurcze obfita, ale poślizg jest fenomenalny. Tym bardziej, że tutaj leży produkt, który jest, no właśnie, pozwala na taki poślizg. Tu też zobacz, jak wszystko z tego zjeżdża. Podobnie tu. No zjeżdża szybko. Tam, gdzie jest zabezpieczenie, to praktycznie szamponu już nie ma. Także trzeba będzie zaraz uzupełnić neoksalem, żeby nie było. I teraz zobacz, nie no, piana jest, zobacz, bajka. Tutaj 30 ml w zupełności wystarczy. Tu też siedzi powłoka polskiego producenta. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ale nie, fenomenalny zapach, teraz czuję, bo w tą stronę wieje. O, rewelacja. No piękny zapach. Tutaj się popisali. Co do zapachu, jestem bardzo miło zaskoczony. Opłat, kurde. Okej. Bardzo ładnie. Teraz tak, gdzie ja tutaj mam... O, właśnie, wiem gdzie. Z przodu pójdę. Tam kończy się zabezpieczenie jakieś, nie pamiętam co to było. Zobaczymy, jak go odmuli. Stryk. Tu właśnie chcę zobaczyć, jakie będzie odmulenie. Tak liznę na szybko. Słuchaj, fantastyczny szampon, naprawdę. Zapach jest po prostu obłędny. O, nie mogę się go nawąchać. Rewelacja. Myślałem, że nie będzie go, kurczę, czuć przy myciu, bo jest taki łagodny. Nie, uwalnia się pięknie. Naprawdę pięknie. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o spłukiwanie, to widać, że on już zjechał. Tutaj, gdzie jest gorąco, zobacz.
zostały ślady. I teraz zobaczymy malutkie kropki po wyschnięciu. Gdzieniegdzie, tam gdzie została piana, przysechł i widać, że zostały białe plamki. Teraz zobaczymy, czy uda się to łatwo wypłukać. Na karbonie również, widzisz, tutaj gdzieś przysechł. No niestety nie, widać tutaj, gdzie przysechł, że... Zobacz, zostają takie ściechy. Nie do uratowania jest, to trzeba będzie powtórzyć. I wszędzie, gdzie leżał, zostają takie, niestety... O, widzisz? Już się robi tapa. Teraz zobacz. To był właśnie wyschnięty tutaj szampon. I już inaczej zjeżdża. On tak jakby miał takie właściwości odtykające, jakby coś w sobie miał. Kurde, tutaj gdzie on przysychał, ręką pojadę, zostawia taki kurczę nalot. Nie fajnie. I zobacz, i inny zjazd. Na powłoce tutaj trochę inaczej, ale tu też siedzi powłoka i no tak trochę inaczej. No nie pozwalamy przysnąć, wiadomo. Wiadomo jak te... O, z drugiej strony muszę pójść. Niestety, ale zapach cały czas się uwalnia, rewelacja. Zapach tutaj to jest mistrzostwo, naprawdę. Pierwsza liga, jeżeli chodzi o zapach tego szamponu, miażdży prawie wszystko, co do tej pory używałem. Naprawdę fenomenalny. No, jakby miał takie właściwości odtykające, kurde, albo coś w sobie ma. Naprawdę, rewelacja. Zobaczmy. Dobra, to sobie powtórzę jeszcze raz. Mycie na tym panelu, zobaczymy co się poprawi, albo i nie. Teraz zrobię szybkie mycie całego panela. Zobaczymy co będzie. Uja, nie, fantastyczny szampon, naprawdę. Rewelacja, jarał się troszeczkę. Naprawdę fajny. Tutaj, gdzie pozwoliłem mu przyschnąć, przejadę jeszcze raz tak na szybko. Wszystko mamy czyściutkie. Okej. I zobaczymy teraz. Słuchaj, w żadnym stopniu nie zaburza krwotwór. Zachowuje się jak kwaśny szampon, tak naprawdę. Rewelacja. Naprawdę fantastyczna sprawa. Okej. I myjeczka. I lecimy, i patrzymy. Jaka poprawa? No, jakby lepiej. No tak, ale jak poprawiłem, idealnie. No nie pozwalamy przyschnąć. Nie pozwalamy przyschnąć. Zostaje taki biały nalot, który no niestety samą myjką nie usuniesz, będziesz musiał powtórzyć mycie, więc po to przygotowałem sobie właśnie tutaj ten Neoxal, zarzucę z pianownicy, jak będę widział, że gdzieś przysycha ponownie i on robi mega robotę, bo cały czas jakby panel nawilża i później wszelkiego rodzaju chemia z nim zjeżdża, także ma fajne właściwości domywające. Tak, i tutaj pojadę jeszcze raz, poczekaj. Interesuje mnie tutaj na dole, na ile się poprawi. Daj mi chwilę. A. Tu, tak, chwilę dłużej. Jak przy odtykaniu, powiedzmy. W jednym miejscu, dobra. A, woda, tutaj było czyściutko, więc mogę wrzucić. I co? No nie, 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 nie jest tak, żeby jakoś na maksa odetkał, ale jest lepszy zjazd. Ma właściwości poprawiające hydro. Tylko teraz kwestia, tak, zdecydowanie. Kwestia teraz tylko jest tego, czy szampon uzupełnia, czy odtyka. Ale patrząc tutaj na to hydro, tu mam takie hydro, biorę rękawice, poprawię i zobaczymy, czy jest jakby lepiej.
ale zapach, ojeju. No fenomenalny, naprawdę zajebisty faszampon. Nawąchać się go nie mogę. Rewelacja, takie perfumy łagodne, takie fajne, taki typowo męski zapach, kurde. He, kurczę, jakby trochę tutaj lepiej. No nie, biorę rękawice. Jeszcze raz jadę. Bo nie mogę wyczuć. Dłużej pojeżdżę. Dobra. I co teraz? Nie, tak samo. Czyli tak naprawdę fajne ma takie właściwości domywająco-odtykające. Widać, że nie zapycha zabezpieczenia, ale to nie jest tak, że uzupełnia. Teraz sprawdzimy tu. Tak, tak, tak. Super. Rewelacja. No dobra, słuchaj. Nie będę Cię więcej męczył, jeżeli chodzi o szampon. Pierwsze mycie, drugie będzie zimą. Testem tego nie nazwę, bardziej recenzją, ale starałem Ci się pokazać, że produkt ma właściwości, kurcze, może nie to tyle, co odtykający, ale nie zapycha Ci danego zabezpieczenia. Tutaj minimalnie poprawiło hydro. Może i ma troszeczkę te właściwości odtykające. Naprawdę fajny. Szybko wysycha niestety. Szybko spływa. Jeżeli masz dobre zabezpieczenie, szybciutko. Tak jak widziałeś, jeżeli Ci przyschnie, masz pozamiatane. Raczej to nie jest tak, że narobi Ci bałaganu. Po prostu będziesz musiał poprawić mycie w danym miejscu, bo go nie wypłuczesz. Nie ma szans, żeby samą myjką. Dlatego ja przygotowałem tutaj sobie w pianownicy, żeby go uzupełnić. I tak zaraz właśnie zrobię, bo jak przeskoczę na drugą stronę, przecież nie będę tego panelu męczył drugi raz. Tutaj zarzucę z pianownicy, będę co chwilę dorzucał, a idę myć drugą stronę. Co do szamponu? Na pierwszy strzał. Rewelacja. Zapach. Dłonie wącham. Obłędne, jakieś takie męskie perfumy. Nie narzucające się, takie świeże, ale zarazem łagodne. Taki, kurczę, ten zapach jest, można powiedzieć, tak idealnie stonowany. Idealnie. Przyjemny, fajnie się ulatnia. Robota, jeżeli chodzi o mycie auta, teraz jest wiatr. Więc część zapachu mi zabiera, ale o, znowu będzie szum. Ale czuję, że jak będzie bezwietrznie, to będzie poezja po prostu. Ten zapach się będzie tak, on się tak fajnie, elegancko uwalnia. Naprawdę, bardzo fajny szampon. Kurczę, zostało go 40 ml i czuję, że 30 ml będzie podobnie jak 35, ale 40 może zrobić lepszą pianę. Może być tak, że może będzie dłużej siedział, ale ja bym się trzymał właśnie chyba tych 35, kurczę, albo 30 nawet, bo te 5 ml na 10 litrów wody myślę, że a nie, no może zrobić robotę w sumie, kurczę, są szampony, gdzie dajesz 10 ml i jest mega, wszystko zależy, jak bardzo są skoncentrowane. No dobra, słuchaj, szampon rewelacja, super się myje, super poślizg, fajnie, że nie zamula hydro, minimalnie można powiedzieć, tak jakby go tutaj próbowałem na tym panelu, gdzie na dole umarło i poprawiło troszeczkę, jakby go delikatnie odtykało. Następny film z tym szamponem, ja sobie go zostawię, będę chciał popełnić zimą. Zobaczyć na zimowym brudzie, czyli rękawicą mikrofibrową. Ciekawy będzie, jak tam się zachowa, ale tak czy tak prawdopodobnie będę chciał go chyba kupić. Wszystko zależy od ceny, bo nie znam. No błędnie pachnie, no mistrz, naprawdę mistrz, mistrz. Kurczę, szukam szamponu i ta łagodność tego zapachu, taki, no naprawdę, tutaj zapach uderzony jest, jak dla mnie, perfekcyjnie. No dobra, z mojej strony to wszystko, kurczę, ale wieje. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!